Cześć kochani, zapraszam Was dziś na test magnetycznych rzęs. I nie uwierzycie, co się stało. Właśnie robiłam sobie swój makijaż, pomalowałam dolne rzęsy, jak malowałam, bo zaczynam zawsze od dolnych rzęs, pomalowałam dolne rzęsy i mówię, kurczę, mogłabym przetestować te rzęsy. Poczekam. Nagram od razu, bo to będzie szybki film. I stwierdziłam, że nie mam nic na ustach, więc szybko nałożyłam coś na usta. Nałożyłam sobie Smashbox Mood, Russian Mood. I powiem Wam, że nie podoba mi się ten kolor sam w sobie i dołożyłam sobie Lime Crime Pumpkin, ponieważ źle się czułam w tym metalicznym na ustach. On jest piękny, ale ja w nim dobrze nie wyglądam. Taki rudy, metaliczny. Więc je sobie pomieszałam i trochę jest lepiej niż było. No i tak, stwierdziłam, że sobie razem z Wami zrobię test tych magnetycznych rzęs, które po prostu opanowały cały internet i wszyscy chyba już zrobili test tych rzęs i wszystkim się nie podobają. Natomiast znowu ostatnio widziałam jakiś taki krótki filmik na Instagramie i dziewczyna wygląda bardzo dobrze w tych rzęsach, więc sobie zaraz zobaczymy. A idea nieużywania kleju bardzo mi się podoba, ponieważ klej w sztucznych rzęsach jest najgorszy. Nie samo przyklejanie, nie samo noszenie, nie samo ściąganie. Najgorszy jest klej, usuwanie resztek kleju, klej, który się odkleja itd., itd. Teraz wyglądam trochę dziwnie, bo mam pomalowane tylko dolne rzęsy, ale już maluję sobie górne. Mam tu Masterpiece Max, który mi się kończy, muszę kupić sobie nowy, bo to jest jednak mój ulubiony, to już drogeryjne. Ale mam do przetestowania, słuchajcie, ten L'Oreal Paradise. Jak chcecie, to nagram jego test na żywo, bo już go kupiłam. Zobaczycie, jak wyglądają moje rzęsy. O, górne pomalowane, zresztą dobrze znacie moje rzęsy. Obecnie niestety nie mogę jeszcze używać odżywek z biotyną. Jaki czas będę mogła sobie ich poużywać, żeby urasuli moje rzęsy. I nie mam też zamiaru przedłużać sobie, ponieważ po pierwsze trwa to strasznie długo. 3 godziny siedzieć, to ja nie mam tyle czasu. A później trzeba chodzić uzupełniać, one wypadają i tak. Więc wolę sobie codziennie po prostu przyklejać, jak bardzo chcę, albo mocno wytuszować rzęsy, żeby mieć bardzo spektakularne i zmieniać sobie te rzęsy. Ewentualnie mogę sobie jeszcze je, wiecie, przykleić własną metodą. Okej. Mam nadzieję, że te magnetyczne się sprawdzą. Staram się tak wytuszować, żeby nie ubrudzić sobie górnej powieki. Aha, i jeżeli będziecie ciekawi, to te konkretne rzęsy pochodzą z AliExpress. Dam Wam link na dole. Zresztą robiłam Wam osobny film o tym, co warto zamówić na AliExpress i uważam, że warto tam zamawiać właśnie tego typu rzeczy, które chcecie przetestować, nie wydając na nich dużo pieniędzy. Okej, ma to tak działać, że mamy tutaj dwa magnesy, czy to jest zaznaczone górny i dolny, zdecydowanie widzę, który jest który. Tutaj mamy jakby rzęsy na raz, to nie są rzęsy na dwa razy, mogłoby to nas mylić, że możemy sobie dwa razy ich użyć. Nie, sklejamy górę z dołem. Także co, próbujemy. Ja użyję sobie pensety. Łatwo. O, i magnesują do mojej pensety, jak widzicie. I ten magnes jest, zobaczcie, ten magnes jest całkiem mocny. Malutki magnes. Tak, i one się ze sobą absolutnie szczepiają. I to całkiem mocno, widzicie? No, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Podobno nie jest tak łatwo za pierwszym razem. To są takie połóweczki, więc to nie są pełne rzęsy. Okej. I teraz muszę wziąć drugą. To pakowanie zacznie mnie wkurza. Muszę wziąć teraz drugą rzęskę bez podczynienia w dół. Robimy kanapkę z góry i z dołu. Kurczę, tylko żeby to było przy samej linii rzęs, to by było idealnie. Teraz Wam pokażę bliska, tego próbuję teraz przyczepić. O, udało się. O, czuję się jakby, jakieś świeże, jakby ktoś tak, ktoś. I czuję się jakbym ściskała to pensetą. Dosłownie takie uczucie. O, wow. A, to było fajne, to było tak, jakbym wzięła to urządzenie do ściskania i ścisnęła je sobie ze sobą. O kurczę, jaki czad.
Wow! A to było takie fajne uczucie, że ściskam te rzęsy sztuczne jakby z moimi. Wow! Dobra, pokażę Wam z bliska. Z bliska wygląda to tak. Oczywiście, wiecie, rzęsy nie są jakieś takie mega spektakularne. To nie jest Huda Beauty, ale porównajcie sobie jeszcze jedną i drugą stronę. I efekt, jaki one dały, to jest ten sam, który dają połówki Ardelki, czyli po prostu takie kocie oko w zewnętrznym kąciku. Spróbujmy jeszcze, czy one łatwo schodzą. Ej, łatwo. I zeszły całe. Bardzo łatwo zeszły. Nic mi nie ciągnęło, nic mnie nie bolało. Nie ciągnęło też to za moje rzęsy. Spróbuję nałożyć jeszcze raz, zobaczymy, czy tak samo sprawnie mi pójdzie. Ale podoba mi się ta zabawa. Jeszcze raz kładę tu. Tak mniej więcej. Tylko ciężko je, powiem Wam, ułożyć tu na wewnętrznym kąciku, tak żeby dobrze leżały. I znowu, o, i teraz nie udało mi się tak dobrze ich ułożyć, bo są jakby, pokażę Wam z bliska, w połowie rzęs. Widzicie, co się stało? Wyglądają jak odrośnięte rzęsy. To są tak jakby w połowie. Znowu muszę je ściągnąć. O, zobaczcie, gładko schodzą. I teraz z bliska spróbuję Wam tutaj pokazać, jak przyczepiam. Starałam się je troszeczkę wygiąć w łuk i położyć jak najbardziej na linii rzęs. I tutaj też postaram się jak najbliżej linii rzęs tą drugą połówkę przyczepić. Tylko nie jest to takie łatwe, wiecie, w kamerze też. I znowu niestety wyszło mi tutaj za jakby w połowie rzęsy. Więc to jest kwestia chyba praktyki. Za kolejnym razem mi się udało. I fajnie to wygląda. Teraz druga strona. Ciekawe, czy tak samo gładko mi pójdzie, czy nie. Prosto z opakowania. I ważne jest, żeby, wiecie co, nie za dużo mrugać, bo jak mrugacie, to te rzęsy spadają w dół, więc... No, już mrugnęłam. I spadły. I rzeczywiście lepiej je nakładać palcami, bo pęseta po prostu one się magnesują do tej pęsety. No, nie wyszło. Coś tu daleko magnes jest. Jakby nakładać na spód. O! Teraz z góry. Oj! O! Teraz się ściągają. Także znów muszę je ściągnąć. I chyba jednak lepiej, żeby były bliżej środka, bo jak są za bardzo na zewnątrz, tak opadają właśnie w dół i smutno wyglądają. Może spróbujmy je właśnie wygiąć. O! W ten sposób. Jak się duże rzęsy wygina. Może wtedy zyskają ten kształt, bardziej obły kształt oka. Tutaj wygięłam je. O! Sieć, tam, sieć, tam. Ha, spadło! To nie jest taka prosta sprawa. Wziąłem tu dosłownie za końcówkę. Złapało za tą końcówkę, za tą... Chyba lepiej mi się już nie uda. No i dobrze, kochani, tak to wygląda, już bardziej mi się nie uda. Ale muszę Wam powiedzieć, że ostateczny efekt mi się podoba. I ogólnie polecam te rzęsy, bo wiecie, one nie są drogie, można sobie je wypróbować. Jest to o wiele fajniejsze niż klejenie, ale trzeba nabrać tutaj wprawy. Myślę, że lepiej sobie poradzą dziewczyny, które już rzęsy sztuczne w życiu swoim przyklejały. Oczywiście, jakbym Wam nie powiedziała, że mam tutaj magnetyczne rzęsy, to pewnie byście nie wiedzieli. I teraz też się na nie patrzę, bo... I teraz też się na nie patrzę, bo wypatruję tutaj tych magnesów. Nie jest to złe, powiem Wam, że sama idea nie jest zła, bo właśnie rezygnujemy tutaj z kleju. Ale przez to, że magnesy są takie ciężkie, nie jest to takie proste do instalacji. Więc myślę, że można się pobawić, naprawdę można się pobawić. Jak znajdę link do sprzedawcy, u którego kupowałam te rzęsy, to zostawię Wam na dole, żebyście też mogli skorzystać. Także jeżeli lubicie moje instatesty, moje testy na żywo, to koniecznie zostawcie mi kciuki do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!